Cześć, witajcie na naszym kanale. Uwaga, jesteśmy dzisiaj w innym mieście niż zwykle. Jak w innym niż zwykle? No, zwykle jesteśmy w innym. Nie. Ale dzisiaj jest pięknie, ciepło, chodźcie się pogrzać do słoneczka. Idziemy zobaczyć jarmark, bo teraz jesteśmy w Katowicach i jest tutaj jarmark z okazji czegoś. Zaraz urodzin zobaczymy. Katowic, z tego co kojarzę. Tak? No, tak mi się wydaje. Cele rozwoju, coś tam, co... O, jakie tutaj będą, no. Pogadanka jakaś chyba. Gdzie? Zobaczymy, co ta wystawka ma oznaczać. Opakowania. Czysta woda i warunki sanitarne. Także odwiedziliśmy stoisko z wodą, a teraz idziemy. Ale słońce mi świeci centralnie. Słuchajcie, takiej pogody to się nie spodziewałem jeszcze wczoraj. A teraz idziemy zobaczyć, co tu jest na jarmarku. Aczkolwiek tym razem ten jarmark jest taki dziwnie skromny, nie? A, już wiem! Co? Że to są, jest to jarmark z okazji 155 urodzin. No mówię ci. Ale 155 to nie... lat! Znaczy tego to nie wiedziałem, ale wiedziałem, że jest okazji urodzin Katowic. Dobra, to idziemy. Idziemy na jarmark. O, miody. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrz, na nektar do kąpieli. Szampon do włosów. Gdzie? Tutaj. No ale ciekawe, przecież to się nie pieni chyba, nie? Pieni się. Tak? Pieni się, znaczy to jest dodatek miodu. W bazie miodu lipowego, bo to ogólnie te... No i co, maszyna nie kupiła jednak jeszcze? Nie kupiłam, ale jestem już zdecydowana, tylko co, muszę iść po pieniądze, bo kartą nie mogę płacić u pana. Zdecydowałam się na coś, zaraz wam pokażę. Naturalny kosmetyk. Ale głośno. W tych Katowicach. Także wypróbujemy, zobaczymy. O, tu jest. Fajne stoisko w ogóle, nie? O, tu jest bankomat. Widzicie, tak to jest, no. Człowiek gotówki nie nosi, bo myśli, że wszędzie kartą zapłaci, nie? No właśnie. A ten plastik niestety nie zawsze. No i zakupy zrobione. Ale co dokładnie, to wam pokażę w domu. Fajne rzeczy. Marek nawet sobie coś kupił, tylko wiecie, Marek nie kosmetyki, tylko spożywcze rzeczy słodkie. Bardziej. Słodkie. A to też wam pokażę w domu. No i jedziemy dalej. Słuchajcie, ostatnio kupiłem lody bioeko. Niestety opakowanie zewnętrzne jest w śmietniku. Tak. Ale muszę wam pokazać te lody z bardzo prostego powodu. Jakby Marzenka przytrzymała kamerkę. Mhm. Te lody zostały wyciągnięte z zamrażalnika, słuchajcie. I najbardziej fenomenalne w tych lodach jest to, że bierzecie je na łyżkę i one są kremowe. Co? One są miękkie, one nie są takie, wiesz, jakie, takie zamarznięte jak ten, jak kamień. A wiesz, jakie dobre? One mają prawdziwą wanilię. Spróbuj sobie. Dobre, nie? Czuć normalnie wanilię. One są słodkie, ale są słodzone cukrem trzcinowym. Słodkie są. Ale wiecie, konsystencja, Marek mi przypomina, jak kiedyś w domu robiłam, jak jeszcze tam no właśnie. U mamy mieszkałam, u rodziców. I one pachną, te lody. I kartonik taki, czy pudełko. One takie... są trochę takie wodnite. Ale w składzie było normalnie mleko. Mhm. No wyrzuciłem opakowanie niestety, ale kupię jeszcze kiedyś. Dobre, wyczuwalna jest dobrze wanilia, aczkolwiek ja wam powiem, bardzo słodkie. No słodkie są, ale bardzo dobre. Ciekawe, jakby czekoladowe smakowały. Właśnie nie było. Ale w ogóle czemu to nie ma opakowania? To takie... Nie, bo to było taką przepaską tylko zrobione. Aha, to są wody, jak, wody. Lody jakie? Bioeko jakieś. Bioeko, Marek. Waniliowe bio. Ale bardzo mi się podoba konsystencja, bo jak się nakłada te inne... Tak. Bo jak wyciągniesz z zamrażarki takie, wiecie, plastikowe, takie typowe lody, no, mrożone, to... Nie mrożone. To po prostu zanim to się nałoży, to można łyżkę wygiąć. No i widzisz, a ja to zjem spokojnie, także jak zaraz... Całe opakowanie zjesz! Nie, no spokojnie. On zje tą połówkę, wierzcie mi. A kawę masz do tego? Nie, właśnie się będzie teraz robiło. A jak robisz dzisiaj? Właśnie mi się tu ciągle włącza to... No odkamienić musisz, Mary. Nie, ta. Cappuccino mix. Ja najbardziej lubię, takie wymieszane to jest. Ja chyba czarną dzisiaj. No i przyszedł czas na pokazanie wam tych rzeczy z jarmarku w Katowicach. Dobra, zaczniemy od pierwszego słoiczka. Pierwszy, jedyny, ostatni miód malinowy. Miód kremowany. On jest taki, on ma taką konsystencję takiego, nie wiem czy to widać dobrze, takiego kremu. Kremowanie miodu polega na wolnym mieszaniu, przez co miód posiada kremową konsystencję i łatwo go rozsmarować. Miód kremowany nie traci na jakości. O! I to już wiemy, na czym polega tak zwany miód kremowany. Spróbujemy. Nigdy nie mieliśmy takiego miodu. Także zobaczymy, jak to smakuje. No i jeżeli chodzi o resztę, no tu mamy
kosmetyki. Pierwszy to jest szampon nawilżająco regenerujący. Zawiera miód lipowy, który doskonale regeneruje włosy. Mamy jeszcze jeden szampon. To jest propolis szampon z 20% ekstraktem propolisu. Szampon doskonale nadaje się do włosów przetłuszczających się. Ma działanie też takie przeciwbakteryjne, oczyszcza dobrze. No i mam nadzieję, że u nas też się sprawdzi. Tu jeszcze mamy uloteczka uloteczką, ale tu sobie coś Marek jeszcze wrzucił. Aha, lizaczki. Lizaczki. One są z tymiankiem bodajże chyba. O, tu mamy propolis z tymiankiem. No i przejdziemy jeszcze do zakupów z H&M-u, bo poszukuję bluzy. No to nie jest bluza akurat, ale przy okazji też kupiłam sobie taką z kolekcji Basic, taką zwykłą shirtową, powiedzmy sobie, spódnicę. Ona to jest taka bawełna, no dosyć miła, przyjemna. Tu ma taki rozporek w pasie na gumce i tu jeszcze dodatkowo taki troczek, taki sznureczek, dwie kieszenie. Właśnie fajne, że ma te kieszenie, podoba mi się ze względu na to. No i taka do codziennego latania jest, przyda mi się. Ja lubię w spódnicach chodzić. I druga rzecz to jest taka bluza. No, taka na co dzień też do biegania, jak jest troszeczkę chłodniejszy dzień. Do spodni, do spódnicy. Ona troszeczkę jest tutaj też taki ma, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ma taki delikatny polarek. No i można sobie rękawy podwinąć, nie podwijać, ale no jest nawet spoko, fajny kolor. Ja lubię takie też w różu. Szczerze mówiąc, przymierzałam ją już i trochę mi jednak brakuje czego? Kieszeni. Ja to lubię jednak kieszenie. No i jeszcze muszę Wam o czymś powiedzieć. Nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś we vlogu mówiłam o tym, że mam problem z okularami, bo mam na nich taką rysę i ona mi przeszkadza w patrzeniu. Byłam u optyka z tym i okazało się, że jakoś tego nie poleruje się, nie szlifuje, okej, ale ewentualnie mogłabym wymienić szkła na inne, na nowe, do tych samych oprawek. I z tym zamiarem się nosiłam do wczorajszego dnia. A dlaczego? Już Wam pokazuję. Tu leżą. Wyglądają tak. Przeszły crash. No jak to się stało? Ja nie wiem, położyłam je na łóżku i po prostu, no nie wiem, coś ręką zahaczyłam, opierałam się, ja nie wiem jak ja to zrobiłam i po prostu poczułam tylko pod ręką, ach bo o, a na nich leżała książka, no właśnie. I tak się to stało, że po prostu teraz są właśnie w... O, jakie słońce! No i zobaczcie, jak to teraz wygląda. Proszę, proszę. Tak, położona na nich była książka. Ja nie wiem, jakąś ręką się oparłam i po prostu okulary już nie do naprawienia. Miałam jeszcze nadzieję właśnie, że da się jakoś odnowić. W tym sensie, że wymienię po prostu szkiełka, bo oprawki są dobre i fajne. Lubię je. Lubiłam je. Lubiłam je. Także... Cóż. No to co, warto pić kawę? Ja uwielbiam kawę. Aczkolwiek rozumiem osoby, które w ogóle kawy nie piją. Z różnych przyczyn. Ale ja lubię kawę tylko tą. Się pokażę. Witam. Kawę z ekspresu. Nie lubię kawy tej. Sypane. Plujka. Nie lubię. Kiedyś to piłem, ale teraz tego nie cierpię. Nie, te fusy gdzieś mi tam płażą. A dla mnie podstawą jest tak, kawa czarna na pewno. Ostatnio przyzwyczaiłam się do kawy z ekspresu, ale lubię parzoną też, tak? To jest zapach ten wiecie, taki... Kożuch. Ta pianka, taki kożuszek właśnie. Kożuch. Ale też nie odmówię, jak czasami, od czasu do czasu taką białą, nie? Ale czarna to jest must have. Codziennie. A i tak się ograniczyłam, bo wiecie, kiedyś to piłam tej kawy dużo, ale ze względu na refluks musiałam też ograniczyć ilość kawy. Także jedna dziennie, czasami dwie. Tak? No. Wow. A ty też? Co ty nie. To? Ja to potrafię wypić trzy, a nawet cztery kawy dziennie z ekspresu, ale białe. Ale takie mocniejsze, bo nie lubię słabej kawy. Teraz jak tym bardziej się wcześniej wstaje, to w ogóle. A właśnie jeszcze a propos kawy, picia kawy, bo są tacy ludzie, którzy piją, mogą pić kawę tylko do którejś godziny, bo potem to już ona na niej tak działa, że nie mogą w nocy spać. A ja napiję się kawy, ona nawet do 20. Tak, ale mnie to akurat działa. Dobra, poczekamy na kawę.
Słuchajcie, zobaczcie co przyszło, a miała być kawa. No i kawa jest. To jest kawa. Marek, coś ty zamówił? Bo kawa najlepiej smakuje z dodatkiem. No i przyszła kawa. Ale wiecie co, ja teraz czytam. No jest taka tablica, i znaczy wiecie takie... Na górze. Tam. Tak. I z tej tablicy czytam, jakie dobroci ma picie kawy niesie nam dla organizmu. Że odstresowuje, że zmniejsza ryzyko pojawienia się raka skóry, że jesteśmy bardziej inteligentni, że konserwuje mózg. I tak czytam nie i po prostu nie dowierzam. Chroni przed depresją, zmniejsza stres, objawy Parkinsona. Ryzyko cukrzycy zmniejsza. A ja raczej miałam taki, wiecie, taki obraz kawy, że kawa jednak jest, podnosi ciśnienie, że tam za dużo... Żołądek. Ciekawe, tak, uszkadza żołądek, chociaż no kwasy w moim przypadku to jest prawda, bo ale za dużo. Kawy nie może. W ogóle złej diety, ale ogólnie jeżeli chodzi o kawę, to ma dużo dobroci. Także co? Czarna. Rano. No ja to tylko z mlekiem. Jakoś czarny bym się nawet nie chwycił, bo nie smakuje mi. A do kawy. Jedni jedzą, drudzy nie. Oto pyszne lody. Przynajmniej tak wyglądają, nie? To jest jagoda? Jagoda, chowa i śmietanka. I to smaczne. Marzena coś tam dłubie przy telewizorze. Chyba będzie nagrywała jakiś serial albo film. No, szukam czegoś. Chyba serial. Nie, szukam jakiegoś filmu fajnego. Aha. Ale wiecie, Marek tak, on nie lubi oglądać innych filmów niż... Lubię filmy. No lubisz, ale raczej tylko sensacyjne. Obyczajowych nie cierpię. Nie nudzę jakoś. A ja lubię takie wojenne też. Dramatów oglądać. Nie lubię, wojenne, nie. Science fiction. Ja o to... science fiction lubię. Ostatnio taki fajny, czekaj, niezgodna, taka seria. Ja to lubię tak, thriller, sensacyjny, kryminał, komedia, ale te komedie to jest różne. Ty nie lubisz, on potem ma tak. I bajki, najbardziej by bajki oglądać. Ale w kinie, bo tam fajne kinie. Ale jakbyśmy dawno w kinie nie byli, nie? Ostatnio w kinie byliśmy. No na jakiejś bajce. Chyba w grudniu albo jakoś tak, nie? Nie pamiętam, wiecie, albo nie powiem. Nie, w styczniu byliśmy na czymś chyba. Nie powiem jeszcze wam przed nawet wszystkim, no. Jaki tytuł był tego, także ja czasami sobie nagrywam, ale oglądam później częściowo sama, potem Marek gdzieś dołączy, a Marzena co to? Robi swoje seriale. Zaginiona? Czekaj, nie, to mam jeden serial, którego już odcinków nie oglądałam, ho, ho, ho. Nie, ten no, turecki taki. No, jak Zniewolona? Nie, Więzień Miłości. No to samo wyjdzie. Ale już gdzieś się pogubiłam, bo już dawno nie George! Co tu Giorgio robi? Myk pod... i zapiecyk. George! I poszedł za piec. No, czyli George poszedł za piec, jak to zwykle z George'em bywa. Ja idę teraz tu, idę w tą część naszej kuchni. A właśnie, słuchajcie, co się znowu zepsuło? Nie. No wiesz, co się zepsuło? Marzena wam teraz nie powie. A rumba znowu. Znowu ten pojemnik na ten brud się zepsuł, przestał działać. Dzwoniłem do serwisu, pytali się mnie, czy jest rumba na gwarancji. No wiadomo, że nie jest. Ale ja mówię, że to jest przecież pojemnik. Nie, to może być też rumba. No i co? Stwierdziłem, że kupię jeszcze jeden pojemnik i udowodnię, że będzie działało, bo będzie działało. No ale Marek, jak my tak co chwilę będziemy kupować pojemnik do rumby, który kosztuje około 300 zł, i no słuchajcie, to co najlepsze, poprzednio widzieliście, bo rozebrałem oczywiście ten pojemnik, to była uszkodzona turbina. Teraz też rozkręciłem i turbina jest w całości, ale chyba jakiś układ tam elektroniczny przy silniku się... Szlak go trafił i tyle, nie lubię marchewki. Lubię gotowaną w rosole. Także rumba się znowu zepsuła, no i niestety. A ta rumba myjąca coś ostatnio wariuje dzisiaj, nie wiem. Trzy razy ją puszczałem, a ona mi umyła, słuchajcie, kawałek pokoju na tym okoniec. To ta też? Usiadł. Ja właśnie pakuję Michasi marcheweczki, łódeczki. Ja może tak. Mini marchewki. Ryneczek Lidla. A wiecie, że George też czasami dostanie taką marcheweczkę? Bardzo mu smakuje. On uwielbia. A potem słuchajcie, ja idę z królikiem do weterynarza i ja wysłuchuję od pani weterynarz, że George je mało siana. Nie, a ja nawet nie wiem, czy pani weterynarz tego nie ogląda. Tak? Nie, no je sian. Jak pani weterynarz to ogląda, to jest tylko jedna osoba, co czasami rozpieszcza George'a. Chociaż ostatnio George ma zmniejszone porcje i jest ale szale... wiecie, co George robi?
Jak jest taki lekko poddenerwowany i patrzy, że czuje, widzi, że ma pustą miskę i ta miska jest pusta, pije jedną godzinę, drugą, trzecią, do rana. Czyli rano. Rano się budzimy, przychodzimy do George'a, a tam tak, miska ceramiczna, obrócona do góry nogami, wywalone z niej wszystko i ja nie wiem jakim cudem, ona jest przy krawędzi, tej klatki. A gdy, jak przychodzimy rano, ona jest przesunięta prawie na środek tej klatki. Także daje sygnały. Daje sygnały, że coś mu się nie podoba. Ale sałaty mu nie dajesz, bo nie wolno. Nie, sałaty no wiem, że nie wolno, także ja nie daję. Dobrze, my będziemy się z wami żegnać, chyba że Mareczek jeszcze coś chce wam powiedzieć. Tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek. Jeżeli jeszcze go nie robicie. Dziękujemy za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. W sobotę. To na razie. Pa!